15 lat od momentu, gdy gmina Suchy Las otrzymała herb, flagę oraz pieczęć. Z tej okazji co roku organizowane są Dni Gminy Suchy Las. W tym roku nie mogło być inaczej. 21 czerwca wójt gminy Suchy Las, pan Grzegorz Wojtera, zaprosił mieszkańców gminy do wspólnego świętowania. No myślę, że takie spotkania są, są bardzo przyjemne, są potrzebne. Myślę, że dobrze wpływają na taką integrację naszych mieszkańców. Pamiętajmy, że spora część naszych mieszkańców to nowo przybyli do gminy mieszkańcy, więc taka możliwość spotkania z kulturą lokalną, z tym wszystkim, co gmina oferuje, jest bardzo ważne. Główne obchody rozpoczęły się o godzinie 17, jednak od rana odbywało się wiele imprez towarzyszących. Już od godziny 11 można było wziąć udział w upiększaniu parku przy ulicy Szkółkarskiej. Z okazji Dnia Gminy firma Grubej, firma Friskars zwróciła się do gminy. W związku z tym, że firma Grubej jest jedną z firm, która ma siedzibę w Suchym Lesie, czy gmina nie byłaby zainteresowana i współpracą w celu upiększenia jednego z miejsc publicznych w gminie? No jak najbardziej gmina z tego skorzystała. Wybraliśmy park przy ulicy Szkółkarskiej i razem z tymi firmami, razem z mieszkańcami w czynie społecznym upiększyliśmy to miejsce. Firma nasza mieści się właśnie w Suchym Lesie, dlatego też no, poczuwamy się, aby wykorzystać swoje możliwości, wykorzystać swoje narzędzia, które rozprowadzamy i pomóc coś, zrobić coś dla gminy. Do wspólnego upiększania parku zgłosiło się blisko 30 mieszkańców, którzy łącznie zasadzili 278 drzewek. Jest to zgodnie zasadzone z projektem, który już tutaj jakby istnieje, zagospodarowania tego terenu, tylko jest on etapami robiony ze względu na środki finansowe i są to 4 takie klomby zieleni, które tutaj widzimy naokoło. Myślę, że dla przyszłych pokoleń warto taki czyn tutaj popełnić, fajnie czas spędzić. Jestem mieszkańcem gminy, także takie coś jak najbardziej jestem za. Przed południem w Centrum Kultury rozpoczęły się bezpłatne badania dla mieszkańców gminy. A dzisiaj zorganizowaliśmy jeszcze Miasteczko Zdrowia we współpracy z Urzędem Gminy w Suchym Lesie. Zaprosiliśmy mieszkańców na oczywiście zbiórkę krwi od 10 do 15, już tradycyjnie na mammografię, na badania w kierunku czerniaka, cukrzycy, raka jelita grubego, dietetyk, trener fitness i całe mnóstwo porad lekarskich bezpłatnych. I naprawdę się cieszy to bardzo dużym powodzeniem i zainteresowaniem. My jako klub HDK PCK Bekit na Kropelka, który działa przy Urzędzie Gminy w Suchym Lesie, oczywiście włączyliśmy się to wielkie święto dla gminy. Jesteśmy tutaj po raz drugi i frekwencja, jak widać, jest coraz większa. Ilość osób nowych tutaj jest bardzo zadowalająca i cieszymy się, że tutaj mogliśmy gościć przy Centrum Kultury w Suchym Lesie. Wszyscy wiemy, jak trudno dostać się do lekarza, mówiąc kolokwialnie, jak trudno wyprosić jakieś skierowania na badania. W tym momencie włodarze gminy dołożyli wszelkich starań, żeby ściągnąć paru specjalistów i różne badania laboratoryjne wykonać tutaj na miejscu. Rzeczywiście cieszy się to ogromną popularnością. Oprócz pań laborantek, oprócz pań pielęgniarek, również są tutaj zaproszeni lekarze, którzy potrafią zinterpretować te wyniki, co dla pacjentów jest szalenie ważne. No myślę, że profilaktyka to jest pierwsza sprawa, a poza tym, czym prędzej się wykryje ewentualnie jakąś chorobę, to prędzej ją się zlikwiduje.
O godzinie 17 na scenie przed halą Gminnego Ośrodka Sportu pojawił się wójt gminy Suchy Las pan Grzegorz Wojtera w towarzystwie wójta zaprzyjaźnionej gminy Poronim pana Bronisława Stocha, by wspólnie otworzyć 15 dni gminy Suchy Las. Życzę Państwu miłego wieczoru, miłego popołudnia. 15 dni gminy Suchy Las uważam za otwarte. Miłej zabawy. W tym roku były to koncerty zespołów rockowych. Taki był nasz pomysł, że będzie to popołudnie z rockiem. Wystąpiło kilka zespołów rockowych. Na szczególną uwagę zasługuje zespół Izotop, który wykonał stary, dobry rock. W trakcie trwania koncertów najmłodsi mogli skorzystać z atrakcji przygotowanych przez Centrum Kultury oraz Komisariat Policji w Suchym Lesie. Policja oprócz zabezpieczania imprezy prowadziła działania prewencyjne. Mieliśmy w planie i zrealizowaliśmy częściowo znakowanie rowerów. To już jest kontynuacja programu Bezpieczny Rower, Poznański Rower. Rowerów znakowaliśmy dzisiaj 17. Myślę, że to nie jest ostatnia akcja. Będziemy chcieli jeszcze przeprowadzić działania w wakacje, tak żeby maksymalną ilość rowerów oznakować. Myślę, że to jest z korzyścią dla wszystkich, którzy te swoje rowery oznakują, a nam ułatwi pracę w przypadku, gdyby taki rower gdzieś zaginął. W trakcie przerwy pomiędzy koncertami na scenie odbyło się wręczenie nagród uczniom, którzy wzięli udział w konkursie Gmina Suchy Las wczoraj i dziś. No, powiem w ten sposób, że w tym roku byliśmy mile zaskoczeni, ponieważ poziom był bardzo wysoki. A świadczy to o tym, że są dwie pierwsze nagrody dla szkół, czyli zespołowe, i dwie pierwsze nagrody indywidualne. Jak wiadomo, no, dobrze jest wiedzieć coś o miejscu, w którym się żyje. Przechodzimy obok różnych rzeczy i tak z czasem się zastanawiamy, co to jest, kto postawił, dla kogo to było. No i taki wzięcie udziału w takim konkursie właśnie dużo nam daje. Przez te przygotowanie tego konkursu się bardzo dużo rzeczy dowiadujemy. W trakcie koncertu zespołu Izotop do Suchego Lasu dojechała gwiazda wieczoru, zespół Perfect, z którym udało się przeprowadzić krótki wywiad. Całość będzie można przeczytać w najbliższym numerze Gazety Sucholeskiej. My prezentujemy fragment dotyczący najnowszej płyty. Właśnie nowa płyta się ukazała. Jaka ona jest? Rockowa, namiętna, balladowa, teksty różnych ludzi, bo i Wojtek Waglewski, Jacek Cygan, Andrzej Mogilnicki, Robert Gawliński. Najlepiej byłoby ją po prostu pójść, ona nie jest droga, bo pamiętam płyty, które wychodziły no, lata temu. Były gdzieś tam w granicach 40-50 zł, ona chyba kosztuje 30 zł. To nie jest taka wygórowana cena. Można kupić sąsiadko na przykład na spółkę i wspólnie posłuchać. Najlepiej po lamce wina. 12 nowych utworów. Zapraszamy. O godzinie 22 temperatura w Suchym Lesie była bliska wrzenia, ponieważ na scenie pojawił się zespół Perfect, który zaprezentował kawałki z najnowszej płyty, ale również wiele fantastycznych przebojów, które razem z zespołem śpiewał Suchy Las.